Cześć, z tej strony Piotr Marek z HDTV Polska. Dzisiaj gościmy w warszawskim domu Cliff w salonie Sony Center, gdzie pojawił się najnowszy OLED A95K Sony z tą najnowszą matrycą QD OLED. Zgadza się, można przyjechać już i zobaczyć na żywo właśnie w salonach Sony Center, jak ten telewizor wygląda, jak ta matryca świeci. No bo tak jak już mogliście przeczytać na naszym portalu i zaraz przeczytacie też pełny test tego telewizora, no mamy do czynienia z przełomem. W końcu po wielu, wielu latach mamy przełom w telewizorach OLED. Jest lepiej, jest dużo lepiej, jeżeli chodzi o jakość obrazu i zaraz wejdziemy do środka i będę wam chciał to wszystko wam przedstawić. Bardzo fajnie, że ten telewizor na początku jest dostępny w salonach Sony Center, ponieważ akurat złożyło się, że jest teraz promocja, która się nazywa cashback, czyli zwrot aż do 2000 zł przy zakupie telewizora i akurat przy zakupie QD OLED-a przy 65 calach, do którego zaraz podejdziemy, możemy odebrać aż 1500 zł, więc jeszcze bardzo fajny dodatek. No dobrze, słuchajcie, w takim razie zapraszam was do środka, do salonu i opowiem wam, co ten telewizor nam potrafi pokazać. Zapraszam. Sony A95K to pierwszy model w historii japońskiej marki wyposażony w najnowszą matrycę QD OLED. Co ona zmienia? No powiem wam, że lepszego telewizora obecnie na rynku nie ma. Pod względem jakości obrazu to jest ogromny skok jakościowy. Gdzie my go widzimy przede wszystkim? HDR to jest ten pierwszy element, który tutaj zmierzyliśmy, ponieważ ten telewizor już w naszej redakcji gości od kilku tygodni, ale dzisiaj też dokonaliśmy jeszcze kilka pomiarów, żeby zobaczyć ten konkretny egzemplarz. No i słuchajcie, mamy tutaj bez problemu osiągnięte prawie 1000 nitów w HDR-ze, co jest naprawdę wartością, no, którą nigdy w OLED-ach nie widzieliśmy. Więc tutaj matryca QD OLED naprawdę pokazuje pazur. No i drugi temat to są oczywiście kolory. Mamy tutaj kropkę kwantową, te kolory są po prostu nieziemskie. Oczywiście jest 100% pokrycie palety DCI, ale mamy tu też wysokie pokrycie REC 2020, dlatego jeżeli dostarczymy odpowiednie źródło, to te kolory wylewają się z ekranu i też tutaj na filmach demo, które mają dużo szerszą paletę niż DCI, bardzo to widać, szczególnie na przykład kolorze czerwonym. I kolejnym elementem, który też bardzo rzuca się tu w oczy, to są kąty widzenia. No do tej pory pisaliśmy, że w OLED-ach były one idealne, no ale zawsze coś tam troszeczkę było widać, natomiast pełne niedociągnięcia. Natomiast w tej chwili, słuchajcie, no te kąty tutaj no, nic nie tracą, te barwy nic nie tracą, ale to dokładnie też przeczytacie w naszym teście. Ten telewizor oczywiście to jest telewizor Google TV, czyli wyposażony w system Android. Mamy wszystkie aplikacje, najważniejsze też aplikacje wideo, takie jak BraviaCore, Disney+, Netflix, YouTube, więc naprawdę system jest ogromny, ma ogromne możliwości, możemy właściwie wszystko na nim zrobić, co chcemy. Jest też ten telewizor wyposażony w najnowszy procesor Sony XR, który tutaj widzimy z tą inteligencją poznawczą. Jest trochę w tym marketingu, ale to jest, słuchajcie, jedyny właściwie procesor w telewizorach na rynku, który naprawdę mocno wpływa na jakość obrazu. No i tutaj dlatego ten telewizor oferuje tak bardzo wysoką jakość obrazu. Zresztą do tego się już przyzwyczailiśmy w telewizorach Sony i ten procesor akurat w OLEDzie bardzo dużo robi. Pełny test zapraszam na nasz portal.